Witamy Państwa bardzo serdecznie dzisiaj na rowerowym szlaku, dlatego rozpoczęliśmy naszą podróż od przejazdu przez miasteczko ruchu drogowego, a no to tylko po to, abyśmy mogli pamiętać o tym, że o wszystkich znakach drogowych pamiętamy i że wiemy, jak się zachować na drodze, bo przecież nie tylko rowerzyści są uczestnikami porannego ruchu. No właśnie, a jak mówimy o porannym ruchu, proszę Państwa, to pamiętajmy, że rower jest chyba w tej chwili takim urządzeniem, które pozwoli nam bardzo szybko przez stolicę regionu na przykład dostać się do pracy. Na dodatek będzie miało jeszcze pozytywne elementy, oczywiście zdrowotne. No i też nie tylko ekonomiczne dla nas, ale i ekologiczne dla nas i dla miasta. No a rzecz jeszcze jedna to to, że w Opolu budowanych jest naprawdę bardzo dużo ścieżek rowerowych. Może nie wszyscy zdajemy sobie nawet z tego sprawę, że 90 km takich rowerowych ścieżek i pieszo-rowerowych już zbudowanych jest w stolicy polskiej piosenki. No a my teraz podjedźmy do tej, która budowana jest właśnie od kilkunastu dni i pewnie niebawem zakończy się także jej budowa. Mowa oczywiście o ulicy Pużaka. To jedna z tych ulic, które będą miały niebawem rowerową ścieżkę i gdzie niebawem rowerzyści będą mogli być ukontentowani z faktu jechania po niej. Proszę sobie zobaczyć, jak to wygląda. No właśnie tak, ale to nie tylko ta ścieżka, ale jeszcze i kilkanaście innych, o których w tej chwili Miejski Zarząd Dróg mówi, że pozwolą na to, by te rowerowe trasy miały długość ponad 100 km w Opolu już niebawem. Pużaka, Sosnkowskiego, Fildorfa, Frankiewicza, tam do przeskoku przy przejeździe kolejowym Teligi, Wrocławska do CWK będzie na przykład dojazd, Częstochowska, obwodnica północna. Tu ucieszą się pewnie Działkowicze, drodzy Państwo, dlatego że aż do Działek ta ścieżka rowerowa ma prowadzić. Natomiast zobaczą te ścieżki Państwo także w centrum miasta. Katowicka, od szpitala do Orląt-Lwowskich, Tysiąclecia, czy też na Zaodrzu przy kanale Ulgi, ten nowo budowany, także i przejazd mostowy dla rowerzystów połączy się z rowerową ścieżką. A zatem warto pamiętać o tym, że tych ścieżek jest sporo, że będzie ich jeszcze więcej. Jeździmy bezpiecznie, jeżeli to jest oczywiście możliwe, właśnie po nich. No i pamiętajmy, tak jak mówiłem na początku, że nie tylko my, rowerzyści, jesteśmy uczestnikami porannego czy popołudniowego ruchu drogowego. A zatem udanej rowerowej jazdy.